Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym filmie nauczymy się Sailor Moona. Sailor Moon, taki podstawowy ruch, który bardziej bazuje na Rajzie niż na Reversao, czyli na ruchach, w których otwieramy się z nogą w górę i tak dalej. Tu po prostu próbujemy sobie przeskoczyć z nogi na nogę, tak żebyśmy mogli sobie wyswingować cały skok. Tak zresztą widzieliście w tym pierwszym filmie, który pokazałem na wstępie tego tutoriala. Dobrze, jak go się nauczyć? Na początku zrobimy sobie ten ruch nie tyle co z wejścia do Rajza, ale z klasycznego wejścia cheat, które sobie troszeczkę zmutujemy. Na samym początku więc zrobimy sobie to wejście, stojąc przodem do celu, robimy sobie wymach ramionami na przeciwną stronę, wchodzimy sobie tak, żeby stanąć tyłem do naszego celu i z tej pozycji próbujemy wyciągnąć naszą nogę w stronę celu, tylko naszą lewą nogę wyprostowaną i poprowadzić tą nogą przez bok aż do samego końca, czyli próbujemy sobie zrobić cheat 360. W trochę szybszym tempie wchodzę sobie więc w ruch, biorę sobie wymach, podnoszę moją lewą nogę, próbuję sobie wylądować na moją lewą nogę. Uważajcie w tym na to, żeby nie kopać tego z biodra, bo to nie jest ruch kopany z biodra, tylko też próbujemy tak samo jak w Illusion Twistie przeciągnąć się tak, że nasza noga jest przed nami, razem z torsem próbujemy się zakręcić, żeby wylądować tyłem do naszego celu. Troszeczkę szybciej, troszeczkę mocniej, patrząc się na cel, wchodzę sobie, stoję tyłem do niego, podnoszę moją lewą nogę, przeciągam kolistym ruchem do boku. Moja prawa noga oczywiście nie podnosi się do góry, więc uważajcie na to, żeby nie robić tutaj z tego żadnych fejlongów, gdzie wyskakujemy sobie tak, że jedna i druga noga lecą razem. Tu bardziej staramy się prowadzić tylko lewą nogą, za nią się patrzeć i naszą prawą nogę zostawić sobie w tyle. Teraz ten ruch sobie troszeczkę zmodyfikujemy i na początku będziemy sobie wchodzić tak, że bierzemy sobie wymach na przeciwną stronę do naszego celu, robimy sobie kroczek, żeby stanąć sobie do niego tyłem i naszą prawą ręką spróbujemy sobie dotknąć gleby troszeczkę podobnie jak robiliśmy to w kompasso, z tym, że nie będziemy starać się tej ręki kłaść tutaj między nogi, tylko bardziej po boku, tak żebyśmy mogli sobie w tą stronę polecieć. Czyli coś takiego. Biorę sobie wymach, kładę sobie nogę, kładę sobie rękę. W tym samym czasie oczywiście podnoszę moją nogę wyżej i z tej pozycji próbuję skręcić się w moich biodrach, otworzyć moją stopę do góry. Jak będę trzymał tą pozycję, przeskoczę sobie na bok. I na razie zrobię sobie to po prostu na dwa tempa. Wchodzę sobie w ruch, podpieram się, podnoszę nogę i próbuję przeskoczyć w ten sposób na drugą stronę. I to samo robię sobie troszeczkę w szybszym tempie. Czyli wchodzę, schodzę sobie nisko, próbuję się podeprzeć, przeskakuję na nogę. Teraz cały myk polega na tym, że nie podnosimy naszej klatki do góry i naszą lewą nogą próbujemy coraz wyżej przeciągać cały skok. Czyli jak będę sobie wchodził, to schodzę sobie jeszcze niżej i jeszcze bardziej moją lewą zaczynam prowadzić cały ruch. Jeśli chodzi o samo podparcie na ręce, uważajcie na to, żeby za bardzo nie pochylać się w tamtą stronę. To jest mój cel, to żeby w tamtą stronę się nie pochylać, czy jak sobie wchodzę, to żeby nie robić za kroku tak, że ja spadam w tą stronę za rękę, bo będzie Wam ciężko wykręcać. Tu staramy się mniej więcej złapać dobrą linię i po prostu po linii sobie wchodzić tak, żeby podłożyć sobie tą rękę, pewnie się na niej podeprzeć, ale nie zostawiać na niej długo, tylko dotykamy gleby, od razu próbujemy się wybić z tej ręki wrotę. Teraz dodatkowo jak sobie domachniemy naszą nogą, otworzymy jeszcze bardziej biodra, to jeszcze bardziej nas zacznie zakręcać w Sailor Moona i ruch praktycznie będzie gotowy, zrobiony. To cała logika Sailor Moona. Warto nauczyć się tego ruchu, bardzo przyjemnie się robi. Nawet sam w sobie ruch jest po prostu przyjemny do robienia. Z niego również można swingować, można również dużo kombosować, a przede wszystkim również nam pomoże łatwiej nauczyć się Rajza. Dzięki wielkie za obejrzenie, do zobaczenia w kolejnym filmie.